Dobra, no to w takim razie wychodzi na to, że jest update i że w My Summer Car coś się zmieniło. Teraz musimy sobie przypomnieć tylko, gdzie zostawiliśmy samochód i wszystko będzie dobrze. Tam. Płyniemy do miasta. Patrzcie tą kamerkę, taką firmową. Popłynęła łódka. Sama, bez nikogo płynie. Widzicie? Elegancka łódeczka. A. Cudnie. Nie da się dwójki wrzucić. Dobra, płyniemy, bo podobno update jest. To musimy zobaczyć i nagramy odcinek potem na YouTube'a. Panowie. Tam jest samochód. To już go widzę. Diesel nie do zdarcia to jest. Czy on jest rozwalony? Czy on jeździ? To jest nasz samochód i teraz jest taka sprawa. Podobno da się na tylnym siedzeniu. A przecież ja nie mam tylnego siedzenia. Ja pierdzielę, panowie. Ani bocznego nie mam. O kurde. No to grubo. I te lampki. Kurde, tłumika nie mam. A gdzieś tu zgubiłem tłumik, czekajcie. Tutaj gdzieś musi być tłumik. Ja go gdzieś tutaj zgubiłem. Kurde, już nie wiem sam. No dobra, sprawdźmy to. Dobra, czekajcie, bo to nie jest takie hop-siup, nie? Autobus przyjechał. Czekajcie, bo tu jest ziomek. To jest Hei, ten onks tää ziomek. nyt se Peräjärve kova jätkä olevina? On mi tää muuvi, že Onks jestem tää saaks pussy tää idiot. mitä tehdä ja... Mitä tää Ja tulee teraz... tän romusakkaan kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, mehen Čekajte. vittu jo.
To podobno nowy system pchania jest lepszy. Zobaczmy, czy zadziała. No nie, ale są naklejki jakieś z tyłu, fin. Czekajcie, jest naklejka jakaś. I podobno tutaj mogę je jakoś modyfikować. No dobra, sprawdźmy co jest. Czy sklep jest otwarty? Kurde, nie. Zamknięty jeszcze. Tu jest gościu w barze. Ale bar też jest zamknięty. Ziomek, halo, woda. Please, woda. Szybko, woda. Nie ma. Ziomek. Co się nie podoba, co? Co się nie podoba? O kurde, ty! Jaka pokazówa! Ty, zepsujesz mi samochód! Kurde, gościu! No nie! No co za debil, no! Jaki głupek. Ty wali mi w samochód. Pojedynek. No to jest Sebix, no. Gościu, spadaj stąd. Konkurs driftu. Czekajcie, bo ja chciałem sprawdzić parę rzeczy. Ale tak, nie sprawdzę pierw tego. Podobno muszę iść do gościa, który... Czy ja już w końcu mogę wejść do sklepu? Która jest godzina? Muszę iść do gościa, który... A tyle? Mogę tutaj wejść? Halo? Który jeździ samochodzikiem. I muszę go spotkać. Ale muszę mieć... Muszę jakiś alkohol mieć. Muszę mieć alkohol. Wtedy kupię... Czekajcie, a czy mogę kupić soczek? Nie kupię soczku. Nie chcę wywalić szyby. Bo będę musiał zapłacić. Tak samo tutaj nie mogę wejść, bo jeszcze dzień nie nastał. A nie chcę tego typa walnąć, bo będę miał problem. No poczekajmy jeszcze chwilę. Kurde mol. Otwieraj. Ale jak będzie można modyfikować te naklejki na szybie? Właśnie muszę to zobaczyć. Pojadę do domu. Dobra, on ogłupiał. My musimy kupić tłumik w ogóle. Tłumik nam spadł. Ja w ogóle nie wiem, gdzie jest. Chyba, że ten jeden tłumik będę miał... Chyba, że jeden tłumik będę miał w domu. No nie, no nie wpieprz mi się tutaj. Dobra, zjem sobie paróweczki. Zaraz kupimy sobie coś do jedzenia i do picia. O, jest ten gościu, czekajcie, bo on podobno... Dobra, dobra. Kurna, on pojechał tam. Czekajcie, to może być przygoda.
Jeżeli tam pojechał, to tutaj wyjedzie. Czekajcie. Ja chcę, żeby mnie podrzucił. Jedzie. Dobra. Ziomek, podrzuć mnie. Podrzuć mnie. Dobra, dzięki. Hej! Jedziemy? Super. Super zabawa, gościu. Chciałem ci powiedzieć, że jesteś super kolega. Fajnie się jeździ z tobą w samochodzie. Tylko to jest ten pijak. Dobra, mam nadzieję, że się nie zdenerwuje. O kurde. Aż tak pijesz? Ja pierdzielę. No dobra, jedziemy. Przygoda. Jestem ciekaw, gdzie gościu mnie zawieziesz. Podobno... A, ja mu muszę taką... Ja mu muszę takie coś dać. O kurde, ziomek! Jak ty jedziesz? On nas zabije. Ja pierdzielę! Ty chyba na mistrzostwo idziesz. Ja pierdzielę! Dobrze! O nie! Nie! Tylko nie to! Nie! Koniec! Od nowa. Muszę ten... Janusz! Janusz! Daj spokój, Janusz! Muszę sobie zapisać tam w kibelku. Daj setkę, dalej pił. Był jak Kubica. To się zgadza. Ale ja gdzieś tłumik straciłem. Ja muszę go znaleźć. On gdzieś musi być. No tak było. Seta kurde do gardła i seta ma liczniku. I seta do gardła i seta ma liczniku. I tak na zmianę robi. Nie mogę jako pasażer nic zrobić u niego w samochodzie. Wiem, ale ja muszę zobaczyć, czy ten tłumik był przy molo. Muszę
zobaczyć, czy tłumik był przy molo, czy tłumik był przy... przy samochodzie bezpośrednio. Autobus przyjechał. Okej. Zobaczmy, czy można się wspinać po łódce, tak jak mówili. Aha. Clip on boat. A, da się. No to jest spoko. To mi się podoba, że takie coś zrobili. Mam nadzieję, że łódka nie odpłynie. Dobra, i teraz tak. Tu gdzieś samochód stracił tłumik. Wiem, że go straciłem gdzieś... Dobra, pojedźmy samochodem. Oglądajcie. Czy gdzieś tutaj będzie ten tłumik? Ja go na górce gdzieś chyba zgubiłem. O kurde, właśnie gdzieś w ten sposób. Czekajcie. Ja go gdzieś tutaj musiałem zgubić. Ja powiedziałem wtedy, to mam w dupie, bo coś tam, że mi się nie chce tego tłumika, nie, szukać. Ale on musiał być gdzieś na takiej górce, on musiał być stracony gdzieś. Nie tutaj, chyba przy tym. Mi się wydaje, że bezpośrednio przy... No właśnie. Okej. Wsiadamy. Muszę te lampki wywalić, bo już mnie denerwują. Nie wiem, jak je wywalić. Bez tłumika on bardzo nierówno chodzi. Dobra, czuję, że gdzieś tutaj był ten tłumik zerwany. Czekajcie. Tutaj musi być gdzieś tłumik. Coś mi się kojarzy, to było już dawno temu, kiedy ostatni raz odpalałem grę. Ale coś mi się kojarzy, że gdzieś tutaj tak w lesie... Gdzieś tu tak wdupczyłem w coś. Jeżeli nie po tej stronie, to po tamtej stronie. Tutaj nie. Jaki silnik? Kurde, on już jest zboostowany, ten silnik. To już nie jest byle jaki. Dobra. Tutaj nie ma. Dobra, to z drugiej strony spróbujemy. No, fucking shit. Dobra, idziemy tam. Z tamtej strony zobaczmy.
gdzie? A może tu gdzieś w lesie? Ty, albo tu gdzieś go urwałem. Tu mi się jeszcze, tu jest jeszcze jedna szansa, że gdzieś tutaj on jest. Dobra, wysiadamy. Jeszcze tutaj jest szansa, że gdzieś O, myślałem. Myślałem, że tłumik. Dobra, tutaj gdzieś jeździłem. Mi się wydaje, że gdzieś tutaj się ścigałem z Sebiksem, wiecie? I tu gdzieś z Sebiksem się ścigałem. Gdzieś między tymi drzewami. I gdzieś tutaj straciłem tłumik. I powiedziałem sobie, panie. Tłumik mi niepotrzebny. Komu to by było potrzebne? Sprawdź nagranie. No ale już kurde nie pamiętam ostatniego nagrania. Kiedy to by było? Co to jest? Sprawdźmy czy to jest tu. Sklep zamknięty dalej. Kurde, coś mi się kojarzy, że tu... No dobra, mogę sprawdzić nagranie, ale... nie wiem, czy na YouTubie to było. Może na YouTubie to było. Dobra, idę zapisać w każdym razie grę. Bo znowu zginę. Zapiszę sobie gdzieś tutaj. Tu w ogóle jakieś żarcie leży. Tu jest baniak. Dobra, zapiszmy sobie w kibelku. I teraz sprawdźmy tak. My Summer Carbuncle, moi drodzy. My Summer Carbuncle. Playlista 45, dobra, a to jest pierwszy odcinek. Dobra, czy Sebiks może nas Stój pan, pobić. Stój pan! Czekajcie. Poleca nam uderzyć kolesia, który czasami trzeba się... I teraz tak. Będzie ba... Mamy naszą motorówkę. Do miasta. Dobra, i teraz tak, do miasta płyniemy. I czy ten samochód... Często tak... Nie? To już nie będzie niespodzianka, ale dla mnie... A, on już tutaj bez tłumika był. Dobra, był już bez tłumika. Ukryty domek. Czy stąd możemy? No, a cóż tutaj w mieście? Aha, tu jeszcze do miasta popłynąłem. Czekajcie. Dobra. Tutaj wejdę. Jest samochód. Zobaczcie. Dobra, chyba o 4 czy 6 godzin? O, jest, czekajcie, jest jeszcze samochód. Przy sejwowaniu chyba o jedną czy dwie. I zobaczcie, czy jest tłumik, niech odpali. Dobra, nikt mi tutaj, słuchajcie, wody do baku nie dolał, więc... No jest jeszcze tłumik, ale tu gdzieś go... Dojedziemy do sklepu. Sprawdźmy, czy straciłem go gdzieś. O kur... O, tutaj. Na tym drzewie. Dobra, nieważne. Ale czy musi poszedłem po ten tłumik? Nie? Musi być odcinek, w którym tracę tłumik. O. A gdzie ten tłumik? Leżał? Nie da się normalnie, Dawid. No dobra, a gdzie ja go wrzuciłem? Gdzie on jest? Gdzie jest ten tłumik? Ja pierdzielę. Dobra, jedziemy. Czekajcie. No był tłumik pod spodem, a ja olałem go, nie? Czekajcie. Dobra. Ja mam to gdzieś. A ja mam to gdzieś. A no właśnie. Koło białego domku go zostawiłem. Co jest? Dobra. Dobra, koło białego domku powinien być. Okej. Tu 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 tu.
Dobra, Sebiksy sobie jeżdżą. Możemy i teraz zobaczmy, jakie są update'y nowe. Mogę cukier kupić. Mogę kupić to. A po co mi cukier? Ty, a może cukier jest... Kyllä täällä maakin kohtelu on aika kaltoa tätä minunkin bisnestä. No debil. Ihmiset valittaa, että kun ei, no, ei jaksa katsoa sun naamaa. Voi kyllä ihmetyttää, että miten... Ei, może Bimber można robić w końcu, co? Ty, może faktycznie już Bimber można robić. Mleko. Skrzynki. Chipsy. Tu jest sok. Sok. Musztarda. Chyba kupmy sobie sok. Kupmy sobie coś do jedzenia. Tutaj to jest ten. Dobra, zapłać. Ja po soczku mi się bardziej chce pić jeszcze. To grubo. No to sorry, ale nic mi nie pozostaje innego. Chciałem na bezalkoholowo, ale... Hej, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevina täällä? Tees pifko? Onks tää, osaaks tää mitään tehdä? Ja... Pifko, mitä tää tulee tän promosa kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, mehän vittu jo. Dobra. Chyba nie chcę piwa. Czekajcie. Zostawmy to. Tutaj gdzieś urwałem ten. Tutaj gdzieś urwałem tłumik. Teraz tak, jest biały domek. I jechałem tak normalnie sobie elegancko w dup. A jest tłumik. Zgadza się. To jednak to nagranie mi się przydało. Czekajcie. Dobra. Mamy tłumik. Tylko teraz nie możemy go... Nie mamy kluczy chyba tutaj. To jest? Nie mamy kluczy tutaj. No dobra, mam nadzieję, że go nie stracimy. Okej. To jedziemy do domku. Dobra, moi drodzy, ja spróbuję dojechać do domu. Tylko... No właśnie. Tylko żeby nie zgubić tłumika. Dobra, jedziemy w lewo. Mam nadzieję, że policja nie będzie tam stała. Bo musimy sobie siedzenie sportowe tutaj wmontować. No, ja jeszcze streamuję. Jeszcze chwilka i kończymy. Bo widzowie mi powiedzieli w ostatniej chwili, że jakiś update jest. Dlatego chciałem po prostu odpalić sobie grę. Italia matala, et
O, autobus! I Jackson! Bam, bam, bam! Idziemy na mocarzu. Maksymalna prędkość. Patrzcie, jaki mocarz. 160. Musimy dojechać. O kurde mol. O fuck. Tłumik zgubiliśmy tylko, mam nadzieję. Burza się zaczyna. Chyba mamy tylko tłumik. Okej, okay. Tylko tłumik nam się rozdupczył. Ja już muszę się popsikać tym. Dobra. Nie wiem, dlaczego nie mogę. Kurde, ale pomknęła żółta strzała. Może dlatego, że piwka nie piłem. Ja już tutaj będę skręcał zaraz. Założyłem tłumik, żeby tutaj nie przygłuszał ten, żeby nie zagłuszał mnie właśnie w parku od silnika. I te lampki muszę zdemontować. O! Oż ty szmato. O ty szmato. Piwka może? Piwka? Kurde gościu, kurde gościu, kurde gościu. Nie pij. Zamknął mi drzwi, dziękuję bardzo. Masz. Wylałem się na ciebie, leję na ciebie totalnie. Leję na ciebie, ziomek. Totalnie. Kurde, ale mnie zdenerwował. A tłumik mi odpadł znowu? Kurde mol. Ty! Drzwi mi zepsuł tak, że nie mogę otworzyć. Ty jaki gość! Drzwi mi zepsuł. Wbił mi je. Dobra, działają.
No kurde. Może coś w radiu grają. Nie. Co doszło w tym update'cie? Małe pierdoły właśnie, ani jednej szymy nie sprawdziliśmy jeszcze. Ja nagram odcinek w tym o tym update'cie, ale to już chyba poza live'em. Bo jedyną rzecz, którą sprawdzimy teraz, to jest jak dojedziemy do domu, musimy założyć szybko siedzenie dodatkowe. Jak założymy siedzenie, to sprawdzimy, czy można na nim spać. I to jest jedna z nowości, że można spać w samochodzie swoim. Druga z nowości to jest, że o kurde, tu jest ten przejazd kolejowy. Ty, ale jeszcze nie działa ta kolejka, nie? Dobra. Druga rzecz jest taka, że podobno jak się alkoholem poczęstuje tego właśnie gościa, z którym mieliśmy wypadek, tego co bierze, wiesz, tego autostopa, no to on zaczyna gadać jakąś historię swojego życia. Ale trzeba mieć wódę przy sobie. Muszę bimber wziąć. To będzie trudna sprawa, to będzie zadanie ciężkie. Taki challenge. Sprawdzić jego historię życia. A i podobno można utknąć. Można utknąć tutaj, gdzie są te bagna. Ale nie chcę tam wjeżdżać samochodem. Czy będzie coś na YouTubie? Ale tak, ale nie dzisiaj. Jak ja to nagram dzisiaj, bo jutro to dopiero jutro to będzie. Ja już to poza live'em nagram, tak zmontuję, tak trochę tutaj pojadę, potem trochę tam, żeby to też ten odcinek nie miał pół godziny albo 40, albo może taki może byłby fajny. Dobra, jesteśmy. Dobra, teraz tak. To gasimy. Weźmiemy to piwo. Wychodzimy stąd i teraz sprawdźmy jedną rzecz. Gdzie jest to siedzenie drugie, kubełkowe? Tutaj. Tylko czy ja mogę spać na takim siedzeniu? Bo co to znaczy rear? Rear to jest boczne, czy... Co oznacza rear? Tylne? To klatkę muszę zdemontować, ale nie zdemontuję tej klatki. Kuźwa, no to tylne, no to ja nie mogę spać w sportowym samochodzie, bo jest klatka. A ja jej nie zdemontuję. No to chuja, nie sprawdzimy tego. Hej, o! Prąd walnął. Wyłączył się prąd. Czy on by mógł kiedyś naprawić ten w końcu prysznic, żeby działał? Nie, Satsuma. Ewidentnie jest w changelogu napisane Satsuma, a Satsuma to jest właśnie ten samochód.
Dobra. Kończymy. Kończymy tutaj. Dobra. No i tak, to bym tutaj zostawił. A tu jest ten cukier. A czy ja bym... Czy ja mogę bimber sobie wytworzyć? To na derwę, derwę, boj! A, morda. Wszyscy by chcieli, żebym kurde tylko po szambo jeździł. A mam butelkę... Ej, ja mam butelkę jeszcze jedną. Mógłbym to wziąć, czekajcie, to bym to wziął na następny raz do tego pijaka naszego, który jeździ tam dzielnie. A gdzie są klucze w ogóle? To jest pytanie też dobre. Tutaj są klucze. Czemu ja ich ze sobą nie wziąłem? Ja muszę przykręcić samochód. Znaczy ten, siedzenie. O fuck! Gdzie są klucze? Pod ziemią! Jak? Nie! Co jest? Ja jebie, pod ziemią. Ja muszę co? Ja muszę teraz wycofać się? Nie, nie! Co jest kuźwa grane? Masakra jakaś. No ale bez jaj, no. Się wylałem aż. No nie, no tak to się nie robi. One się powinny spełnić moim zdaniem. Czekajcie, jeszcze jest ostatnia szansa. Ja już tu zapiszę, bo ja już nie będę tu jechał. Bo te klucze da się odzyskać poprzez wpisanie jakiegoś kodu tam specjalnego. Ale zobaczymy zaraz, czy zrestartowanie pomoże, w sensie, że one się nie powinny zespałnić. Idź koło pralki, masz beczkę. Nawet mi nie gadaj, że serio tak jest. No i gówno, i nie ma kluczy. I nie ma ich w ogóle i nie wiem. Trzeba je jakiś kodem muszę wpisać. Kod jakiś, żeby mi się zespawnowały. Po co zapisywałeś? Trzeba było cofnąć. Spokojnie. Ty, jest beczka. Jak to się robi? Ej, o kuźwa, możemy bimber robić. Ty, jak się robi bimber? Ktoś zna przepis? Woda, cukier? Co jeszcze? No nie no, coś trzeba. Drożdże jakieś kupić? Nalejmy wody. No, musimy nalać. Quiz konsoli idy klip. A to tak działa? A jak jest konsola w ogóle tutaj? Jak się ją odpala? Nie da się odpalić tu konsoli. No jakoś tu się odpalało konsolę, ale nie wiem jak. Dobra, mamy max. Czy ja mogę wylać to? O kurde mo... O ja jeb... Dobra.
Dobra, mam i drożdże i ten, cicho. Mam drożdże i mam cukier. Dobra. Dobra. Okej. Zapalmy światło. I teraz tak, wsypujemy drożdże. Dałem już i cukier. I co, to już? Wystarczy po jednej saszetce? Jeszcze coś trzeba? A tu wody bym musiał nalać, żeby bulgotało. Ty, może browara jeszcze trzeba wlać, co? Ja bym browara wlał. Kurde. Ja zrobię zaraz bimber. Ej kurde, nie mogę browarka jednego wziąć, tak po prostu. To całą skrzynkę tam w dupie, uwaga. Coś... Może kiełbasę? Nie, kiełbasy nie. Ty, zaczęło coś się dziać! Zrobiło się żółte! O! Jest! Działa! Działa! Jak tak robi, to działa, to wiem. Kurde. Bulgocze już, moi drodzy. Fermentuje się. Tak zwana fermentacja. Plum plum, kurde. I już bimberek się robi. Woohoo! Najlepszy bimber w mieście. U Bonkola będzie, a jego w honorowym miejscu postawię. Tutaj. Albo do kominka go dam. Żeby święty Mikołaj nie wszedł. Dobra. Ciekawe, ile musi się ten robić, co? Tutaj w grze. No dobra. Starczy.